Crypto Masters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Crypto Masters. Kryptowaluty się skończyły podobno, bo jest korekta, bo rynek ciężki i tak dalej. Natomiast bardzo często lubię powtarzać, że nie należy patrzeć na to, co mówią sobie media i co opowiadają różni eksperci, tylko trzeba patrzeć na to, co się dzieje na rynku. No i dzisiaj jedna z rzeczy, które się realnie dzieją i przy okazji być może akurat ktoś obejrzy ten filmik, dla kogo to może być bardzo, bardzo ważna informacja życiowa. Bo są takie osoby, które na przykład nie wiedzą, co mają począć ze swoim życiem, a do tego chciałyby zarabiać duże pieniądze i robić coś fajnego. I może akurat to będzie coś dla Was. No bo okazuje się, że Cointelegraph, czyli jeden z największych portali informacyjnych kryptowalutowych, odpala serwis do szukania pracy związanej z blockchainem. Czyli jeżeli interesujesz się technologią blockchain, programowaniem, może jeszcze się nie interesowałeś technologią blockchain, ale ogólnie interesujesz się programowaniem i dopuszczasz możliwość programowania również na blockchainie, to kto wie, może warto się tego nauczyć, może warto pójść blockchaina. Oczywiście to nie są łatwe rzeczy, to wiemy, natomiast no, mówimy tutaj o ludziach, którzy zarabiają i to normalnie, standardowo na etacie po 40-50 tysięcy złotych miesięcznie, no bo tyle się w blockchainie zarabia na etacie, więc jeżeli interesują Cię godziwe pieniądze i do tego nie chcesz na przykład być stricte przedsiębiorcą, prowadzić jakieś firmy, czegoś produkować, tylko wolałbyś mieć fajny, sprawdzony zespół, z którym możesz pracować i działać, rozwijać jakieś fajne, ciekawe projekty, to może to jest właśnie dla Ciebie. Natomiast dla wszystkich jest informacja taka, że jeżeli ten portal ruszył wczoraj, a już 173 miejsca można, 3 posadki, że tak powiem, są gotowe, to znaczy, że no, niedługo to tu będzie szło w tysiące. Tylu ludzi potrzebuje ta branża. Zresztą daleko szukać nie trzeba, bo pamiętajcie, że druga największa kryptowaluta świata, jaką jest Ethereum, której współtwórca Vitalik Buterin właśnie sięgnął 1 miliona ludzi na Twitterze, 1 miliona followersów, to Ethereum powstaje w języku Solidity, który zna zaledwie około 5 tysięcy osób na świecie. I nikt więcej. 5 tysięcy osób. W porównaniu do na przykład JavaScript, no to, gdzie masz kilkaset tysięcy ludzi, to naprawdę to jest ciekawe. A w porównaniu do tych różnych języków programowania, ale w zastosowaniu pod blockchain, to naprawdę to są małe grupki ludzi. Ci ludzie zawsze, no może nie zawsze, bo pewnie za 80 lat nie, ale w ciągu najbliższych kilkunastu lat ci ludzie będą mega gorącym towarem na rynku, bo pamiętajcie, że jest mnóstwo instytucji, firm, korporacji, banków i tak dalej, które mówią, że chcą wprowadzić blockchain do swoich rozliczeń, do swoich różnych zastosowań. No a nie ma kto tego wprowadzać tak naprawdę, ponieważ no, w tym momencie jeszcze jest tych ludzi za mało. Dlatego też to jest naprawdę intratna propozycja, intratna możliwość i daje to niesamowite możliwości. A dla nas wszystkich jest to informacja, że skoro jest tak bardzo duże zainteresowanie, bo zobacz, tu nie byle kto zatrudnia. Tu Giełda Chłopi, jedna z największych giełd świata, Crunchbase, tu mamy na przykład Coinbase, mamy Komodo, kryptowalutę, Ledger szuka ludzi do tworzenia pewnie portfela sprzętowego i udogodnień. Dash, kryptowaluta Dash. Zobacz, tu chyba nie ma nikogo małego i bezsensownego. Także, a to się dopiero zaczęło, bo pamiętajcie, ten portal powstał wczoraj. Tak, zobacz, wszystkie ogłoszenia sprzed 2 godzin. Także potężna jest to wiadomość. Myślę, że za parę tygodni tego typu ogłoszeń będzie tutaj mnóstwo i to pokazuje, jak branża się rozwija. Obojętnie, co sobie tam ktoś w mediach powie, że o, koniec, kim będziesz, jak bańka pęknie i tak dalej, pitu, to w tym czasie bardzo duże korporacje szukają tysięcy ludzi, no tutaj jeszcze na razie setki, ale to pójdzie w tysiące ludzi, którym są gotowi zapłacić dziesiątki tysięcy miesięcznie za tworzenie blockchaina. Dlaczego? Ponieważ to jest branża przyszłości. Tak to po prostu funkcjonuje. I teraz ta wiadomość jest dobra nie tylko dla tych, którzy już się znają na programowaniu blockchain, bo to jest niezwykle niszowa grupa ludzi, tylko dla tych, którzy w ogóle chcieliby się tym zainteresować, chcieliby się tego nauczyć. Kto wie, może akurat to jest coś dla Ciebie. Możesz sobie zobaczyć na przykład, jeżeli chcesz wiedzieć, jak się tego nauczyć, programowania blockchain, no to posłuchaj eksperta, bo ja teraz będę jak taki polski ekspert, czyli nie znam się, to się wypowiem. Więc ja oczywiście na programowaniu w blockchainie się nie znam wcale, więc się wypowiem, jak zostać ekspertem w tym temacie. Trzy proste kroki. Po pierwsze, jak ja bym chciał zostać programistą blockchaina, to bym przeczytał dwie książki Andreasa Antonopoulosa na temat programowania. On napisał jedną książkę o programowaniu na Bitcoinie, a drugą o programowaniu na Ethereum. Nie czytałem ich, bo one dotyczą programowania, czyli mnie to nie interesowało, ale znając Andreasa Antonopoulosa uważam, że w ciemno można założyć, że to są mega pozycje i każdy rokujący deweloper wyniesie z nich ogromną wiedzę. Na Amazonie jesteś w stanie te książki zdobyć po angielsku, także polecam. Drugi element, zauważyłem niedawno, że Ivan on Tech, to jest szwedzki youtuber kryptowalutowy. On ma swój co najmniej jeden, jak nie dwa kursy o tym, jak właśnie programować na blockchainie, bo on jest też programistą i widziałem, że tam te kursy kosztują jakieś w ogóle psie pieniądze. Tam chyba, nie wiem, $70, czy nie wiem, czy może to był abonament na 3 miesiące i chyba $200 cały kurs. No jakieś śmieszne pieniądze w ogóle. W edukacji to takie pieniądze to jest nic w porównaniu do tego, ile to może dla Ciebie zarobić. No wyobraź sobie, że nawet byś miał wydać $10 000, żeby później zarobić 2 razy tyle miesięcznie przez najbliższe 10 lat. No to warto, natomiast u Iwana jest bardzo tanio, więc myślę, że jego kursy też mogą być ciekawe. No i trzeci element, gdybym chciał zostać programistą blockchaina, poszedłbym do wszystkich sensownych kryptowalut, do wszystkich projektów i bym powiedział, że będę pracować u Was za darmo, w zamian, na przykład przez 2 lata, w zamian po prostu chcę się tutaj nauczyć wszystkiego, co trzeba wiedzieć. I tyle. To jest chyba jedna z najlepszych form nauki, bo pracujesz na żywym organizmie, uczysz się od ludzi, którzy już to potrafią, którzy to robią na co dzień. Oni też są wygrani, no bo nie muszą Ci płacić, w zamian za to poświęcają Ci trochę więcej czasu, no bo muszą Cię nauczyć. Wszyscy zadowoleni. Także być może akurat jest jakaś osoba, która ogląda to nagranie i stwierdzi, że może warto spróbować i może to będzie ten kierunek, bo wiadomo, każdy szuka swojej drogi w życiu, a najłatwiejszym sposobem, żeby ją znaleźć i chyba jedynym jest próbować przeróżnych rzeczy i zobaczyć, co czujemy najbardziej, więc może akurat się okaże, że poczujesz programowanie na blockchainie. Pracy, jak widzisz, nie braknie. To na pewno nie i jeżeli nauczysz się tego, to będą się firmy o Ciebie zabijały, żeby mieć Cię w składzie. Zresztą ten portal tutaj również będzie miał niedługo ocenę pracowników, żeby taki hot towar, że tak powiem, był jeszcze bardziej hot i żeby pracodawcy walczyli o tych ludzi. Także no, branża idzie do przodu i niezależnie od tego, co się będzie w mediach trąbiło, o upadkach kryptowalut nie wiadomo czym, to fakty są takie, że mega się to rozwija. Tak to po prostu działa. I zobacz, że te duże firmy, korporacje, które obracają milionami, one nie są emocjonalne na zasadzie o, dzisiaj CoinMarketCap spadł o $30 miliardów, jest czerwono, na rynkach to już nie zatrudniamy, bo to już nie ma przyszłości. Nie, oni mają swoją strategię, oni kumają, jak działa ta branża, robią swoje i zatrudniają ludzi. Czy to korekta, czy górki, dołki, ich to nie interesuje, po prostu rozwijają blockchaina, potrzebują mieć deweloperów, wiedzą, że ta branża to jest przyszłość. I tyle. Dlatego oni właśnie obracają milionami, a niestety nie jeden Janusz straci mnóstwo pieniędzy, bo będzie się kierował emocjami zamiast czystymi biznesowymi faktami. Życzę Ci zatem, żeby branża rozwijała się dalej tak bardzo dobrze, jak rozwija się teraz. No i może, niezależnie czy w blockchainie, czy poza, życzę Ci bardzo dobrej pracy lub biznesu, abyś zarobił. Miłego dnia, do następnego, cześć!